Moi drodzy, wiele miesięcy czekania. No i są. Tyle, że nie karty graficzne, a układy graficzne. A to robi pewną różnicę. Intel bardzo długo kazał nam czekać na szczegóły dotyczące nowych układów graficznych, tak naprawdę od momentu Architecture Day więcej mówiono o technikach zaimplementowanych w Xe niż o samych układach. Na CES-ie poruszono pracę Deep Linku, XeSS, czyli super samplingu w wykonaniu Intela, a także zapowiedziano pojawienie się Intel Arc w ponad 50 rozwiązaniach OEM, a więc w laptopach, a także komputerach, tak zwanych gotowcach. Jednostki ARC miały zadebiutować w pierwszym kwartale tego roku, ale już wiemy, że zaliczą one delikatne spóźnienie, a prezentacja, która odbyła się dwa dni temu, jest tylko takim małym puderkiem na tym właśnie opóźnieniu. Układy ARC będą dostępne w trzech seriach: 3, 5 i 7, czyli Intel utrzyma nomenklaturę znaną choćby z procesorów. Rozwiązania mobilne z trójkami zadebiutują lada moment. Piątki i siódemki pojawią się wczesnym latem, a lista modeli obejmuje takie jednostki jak A350M, A370M, A550M, również A730M i A770M. Dwa pierwsze z nich bazują na mniejszym układzie ACM G11, a trzy pozostałe są na G10. Seria 3 nie wygląda imponująco. To małe układy z liczbą do 1000 procesorów strumieniowych, 64-bitową magistralą i 4-gigabajtową pamięcią GDDR6. Ich TGP w zależności od konfiguracji będzie mieściło się w zakresie od 25 do 50 W, a ceny laptopów mają zaczynać się od kwoty $899. Dużo ciekawiej robi się po spojrzeniu na piątki i siódemki. Piątka bazuje na 128-bitowej magistrali, liczbie 2048 jednostek FP32, a znak zapytania możemy postawić tylko przy taktowaniu, które ma wynosić zaledwie 900 MHz. TGP od 60 do 80 W. Szykuje się zatem przeciwwaga m.in. dla mobilnego RTX 3060. Seria 7 to już małe potworki. A730M dysponuje liczbą ponad 3000 procesorów FP32, 24 rdzeniami RT, zegarem 1100 MHz, 192-bitową magistralą pamięci, no i 12-gigabajtową pamięcią GDDR6. Wygląda całkiem smakowicie. Większy układ to już ponad 4000 procesorów FP32, 16-gigabajtowa pamięć GDDR6, która znajdzie się w urządzeniach mobilnych, no i zegar robiący wrażenie 1650 MHz. Pytanie tylko, co z zegarami dwóch pozostałych układów, bo nie wygląda to zbyt różowo na tle konkurencji. Raczej przypomina rozwiązania o ograniczonym TGP. ARC 3 ma przynieść dwukrotny wzrost wydajności względem Iris Xe. Nie znamy wydajności serii 5 i 7, ta będzie na pewno zdradzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. A układ A370M, czyli ta szybsza trójka, według zapowiedzi Intela, ma pozwolić na granie w 60 klatkach na sekundę w większości popularnych gier AAA w rozdzielczości 1080p na detalach średnich. Jeśli chodzi o gry e-sportowe, tam będzie można ujrzeć nawet blisko 100 klatek i to przy nie tylko średnich detalach, ale także wysokich. Pozostała nam jeszcze kwestia technik zaimplementowanych w Intel Arc, o których zresztą mówiło się w ostatnich kilku miesiącach naprawdę bardzo dużo. Na początek Intel XeSS, czyli super sampling w wykonaniu Intela, który ma być przeciwwagą dla FSR, a także DLSS, chociaż z tą przeciwwagą to można się jeszcze powstrzymać, bo będzie on operował na dwóch zestawach instrukcji. Intel XeSS zadebiutuje dopiero latem w 20 tytułach, całkiem mocnych jak Hitman 3, Settlersi, Death Stranding, Ghostwire, czyli będzie w czym przebierać. Poza tym Intel XeSS będzie wsparty sprzętowymi jednostkami XMX, Matrix Engine, co oznacza, że nie tylko kwestia software'u pozostaje przy wykorzystaniu, ale właśnie także sprzętowe wsparcie tymi jednostkami. Będzie on operował na dwóch różnych zestawach instrukcji, XMX właśnie, a także DP4A, czyli będziemy mogli uruchomić XeSS również na kartach graficznych zielonych i czerwonych. Na pewno na serii RX 6000, na Pascalach, na nowszych układach NVIDII. Pytanie tylko, jakim kosztem to będzie się odbywało pod kątem jakości obrazu, a także ile zyskamy po włączeniu supersamplingu w wykonaniu Intela?
Mówi się o tym, że na pewno nie będą to takie zyski jak na sprzętowym wsparciu XMX, ale pożyjemy, zobaczymy. Mamy jeszcze same XMX-y, które są całym silnikiem wsparcia sztucznej inteligencji. Intel już zapowiedział, że XMX-y będą wykorzystywane w najbliższej przyszłości w takich programach jak Adobe Premiere Pro, a co za tym idzie, możemy spodziewać się dużych wzrostów przy operowaniu na obliczeniach GPU. Poza tym Intel stawia na bardzo mocny silnik wideo, na sprzętowe wsparcie, pełne pierwsze wsparcie enkodowania i kodowania AV1. W związku z tym tutaj możemy spodziewać się naprawdę fajnych rezultatów właśnie przy wsparciu układów graficznych ARC. Kolejną rzeczą, o której zresztą już wiedzieliśmy od kilku ładnych miesięcy, jest Intel Deep Link, a więc hybrydowa praca układu graficznego Intel ARC z procesorem marki Intel. Bardziej bym powiedział zintegrowanego układu graficznego Iris Xe z układem Intel ARC. Wzrosty mają sięgać kilkudziesięciu procent przy wykorzystaniu procesora Intela. Z pewnością będzie to karta przetargowa do kupowania, do pojawienia się wersji z procesorami niebieskich, a nie na przykład łączenia, chociaż podejrzewam, że takich jednostek chyba nie doczekamy się, łączenia oczywiście kart graficznych Intela z procesorami AMD, ale może się zdziwię. Kończę już z tymi ściągami, kartkami. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać, ale zostaje nam ostatnia kwestia bardzo bliska mojemu sercu, czyli pierwsza od lat desktopowa karta Intela z dopiskiem Limited. Tak, moi kochani, tego lata pojawi się pierwsza desktopowa karta Intela, o której zapowiedzi słyszymy już od ładnych kilku czy kilkunastu miesięcy, a dopiero przed dwoma dniami Intel oficjalnie zapowiedział jej start. Bazuje ona na pełnym układzie G10, co zdradza nam, że będzie ona dysponowała prawdopodobnie liczbą 4096 jednostek FP32, 16-gigabajtową pamięcią GDDR6. Dość schludna konstrukcja, nie powiedziałbym, że innowacyjna. Oczywiście o szczegółach jeszcze nie wiemy, ale te rendery zdradzają nam, że nie będzie to jakaś wybitnie duża karta graficzna z rozbudowanym systemem chłodzenia. Prawdopodobnie jej TGP osiągnie poziom 100, rzekłbym, 50 W, może 180 W, jeżeli faktycznie zostanie udostępniony wyższy power limit. Słuchajcie, to jest ciekawe, jak Intel wchodzi na rynek kart graficznych. Z pewnością wejście w urządzenia mobilne jest dużo łatwiejsze, bo to odnosi się do kwestii współpracy z firmami, które projektują karty graficzne, które wykonują już potem lwią robotę po otrzymaniu samego układu graficznego. W tym momencie, jeśli chodzi o same układy graficzne do laptopów, do urządzeń mobilnych, sprawa jest dużo prostsza. Poza tym, wydaje mi się, że gracze desktopowi są dużo bardziej wymagający niż ci, którzy użytkują laptopy. Ta ocena pierwszych układów graficznych będzie dosyć ważna. Intel stawia pierwszy krok, mówi sprawdzam, powoli rozwija XeSS, swoje techniki. Prawdopodobnie będzie to trwało kilka ładnych miesięcy, by następnie wykonać ten drugi krok w postaci pełnej oferty desktopowych kart. Szkoda tylko, że dzieje się to tak ślamazarnie, że to jest taki długi proces, a poza tym ja też nie ukrywam, że jestem wręcz przekonany o tym, że Intel nie poprawi znacząco sytuacji na rynku kart graficznych, jeśli będzie produkował karty w TSMC, a nie w swoich fabrykach. Jeżeli dalej będzie wykorzystywał proces 6-nanometrowy, to nie sądzę, by to wpłynęło znacząco na rynek kart graficznych. Poza tym ta premiera 6-nanometrowego układu desktopowego jest troszeczkę za późna pod tym względem, że Nvidia w tym roku ma w planach wypuszczenie serii RTX 4000 i w związku z tym cała ta premiera Intela będzie już nieco opóźniona w przedbiegach. To tyle, jeśli chodzi o ten rynek układów graficznych, o nowe rozwiązania Intela. Jak mówię na początek, kwestia mobilek, następnie układy desktopowe, ale spodziewajmy się ich dopiero w przyszłym roku. Tak naprawdę jeszcze solidny rok czekania na pierwsze układy desktopowe, które naprawdę będą w stanie walczyć z konkurencją. Ta wersja limitowana to jest taki rodzynek. Jak już mówiłem, gdzieś pisałem, to jest taki Fury Nano wypuszczony po stronie
Intela, ciekawostka, ale nie sądzę, by ta karta zawojowała rynek. Poza tym zapewne będzie jej stosunkowo mało. Trzymajcie się, mówił Lipton i pa, pa!